Leżące tu listy to tylko mała część tych, które otrzymałem. Leutnant kolonel Stanisław Pietrow, 60th anniversary of USSR. Fryazino, Moskwa, Russia. A tu mamy... Aha, tu jest ulica, jest miejscowość, ale numeru domu ani mieszkania nie ma i doszedł. Stanisław Pietrow, Fryazino, close Moscow. Pod Moskwą. Rusłom. To wszystko. Nocą z 25 na 26 września 1983 roku przejąłem dyżur w ośrodku dowodzenia systemem ostrzegania przed atakiem rakietowym. Podlegał mi cały dyżurujący zespół operacyjny, około 120 osób. Nic nie wskazywało, że ten dyżur będzie miał tak dramatyczny przebieg. Owszem, zdarzały się drobne awarie, bo jeden z satelitów emitował zbyt wysoki poziom szumów, co nas niepokoiło. Z baz rozlokowanych w głębi terytorium Stanów Zjednoczonych nie odpalano rakiet. Próbnych odpaleń dokonywano zwykle w bazie Vandenberg w Kalifornii, nad Oceanem Spokojnym. Nigdy nie odmawialiśmy sobie przyjemności obserwowania tych odpaleń. Dokonywali ich z urządzeń naziemnych w Vandenberg lub z okrętów podwodnych. Okręt wychodził na jakieś 30 km w morze i odpalał rakietę. Namierzaliśmy ją tuż po starcie. W podczerwieni widać było błysk. Krytycznego dnia, w momencie odpalenia, a ściślej mówiąc, w chwili, gdy stwierdziliśmy odpalenie rakiety, połowa terytorium Stanów Zjednoczonych pozostawała w strefie dnia, a druga w strefie nocy. Oddzielał je terminator, czyli linia dzieląca oświetloną od nieoświetlonej części globu. Wybuch nastąpił gdzieś na linii terminatora. Siedzieliśmy sobie wtedy w spokoju i ciszy, wykonując rutynowe czynności, które w ośrodku rozpisane są do sekundy. Stanowisko dowodzenia i mój pulpit dowódcy znajdowały się wyżej. Niżej była sala z dużymi tablicami świetlnymi. Po lewej stronie, w górze, znajdowała się tablica wywiadu. Przed nią stały dwa pulpity, głównego operatora wywiadu i jego pomocnika. Przed tablicą po prawej były trzy pulpity, głównego operatora, operatora kierującego satelitą i operatora urządzeń naziemnych. Wszystkie w zasięgu mojego wzroku. Cisza i... Rozlega się ryk syreny. Ukazuje się pulsujący napis start. Otrzymuje meldunek. Stwierdzono start rakiety w jednej z baz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Drugi satelita, znajdujący się na tej samej orbicie, nie kontrolował już tej bazy. Opuszczał właśnie swój odcinek roboczy. Rzecz jasna, że w pierwszych sekundach nieco się pogubiliśmy. Głośny ryk syreny dekoncentrował i nie pozwalał się skupić. Na ekranie wywiadu ukazały się dane bazy i potwierdzenie najwyższego stopnia prawdopodobieństwa informacji. Operatorzy zerwali się z foteli i wbili wzrok we mnie. Aby z powrotem usiedli, wydałem rozkazy skontrolowania pracy urządzeń naziemnych, satelity i komputera opracowującego informacje wywiadowcze. Dane liczbowe, wydruki itd. Gdybyśmy namierzali rakiety wykorzystując wyłącznie urządzenia naziemne, czyli stacje radiolokacyjne, to do pojawienia się głowic nad naszym terytorium mielibyśmy maksymalnie 16 minut. Korzystając z satelitów, zwiększyliśmy ten okres do 22–28 minut, gdyż zależał on też od kursu rakiety. Wiedziałem, że im dłużej będę myślał, tym mniej czasu będzie mieć na podjęcie decyzji polityczno-wojskowe kierownictwo kraju. Sam nie dysponowałem żadnym guzikiem ani prawem do zakazu jego użycia. Guzik miał sekretarz generalny partii, szef sztabu generalnego, minister obrony, a ściślej to do nich przekazywano alarmującą informację. A gdzie był ten guzik? Nie wiedziałem o walizeczce atomowej, nawet że w ogóle taka istnieje. Nie musiałem wiedzieć, miałem dość własnych tajemnic, nie potrzebowałem cudzych. Ostateczna decyzja należała do prezydenta, był nim wtedy Andropov. Zresztą sama informacja została już automatycznie, bez mojego udziału przekazana wyżej. Ja miałem tylko potwierdzić jej prawdziwość lub ją zdementować. Zastanawiałem się jakieś 2,5 minuty. Dziennikarze zadają dobre pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć. Jak podjął pan decyzję? Skąd pan wiedział, że to fałszywy alarm? Podobna sytuacja nie zdarzyła się nigdy przedtem ani potem. To był jedyny przypadek. Zdarzył się, gdy wykonywałem obowiązki na swoim stanowisku pracy. Stale dokonywano tam jakichś modernizacji, doskonalono system. Celem tych zabiegów było wykluczenie możliwości przekazania fałszywej informacji. Przecież zdawaliśmy sobie sprawę, czym to zagraża. Jak dotąd w Stanach Zjednoczonych były dwa takie przypadki. W jednym ich strategiczne bombowce zdążyły pojawić się nad biegunem północnym i nasze myśliwce przechwytujące dalekiego zasięgu były już w powietrzu, ale zdążyli. Sprawa polega na tym, że samolot można zawrócić z drogi, a rakiety nie. Skoro ją odpalono, to musi lecieć i eksplodować. Przy drugim alarmie wcześniej ustalili, że jest fałszywy i nie podrywali samolotów. Ale i tak doszło do poważnego zagrożenia. Dlatego my też bardzo obawialiśmy się takiej sytuacji. Bardzo. Nasze centrum dowodzenia było świetnie wyposażone. Całą salę urządzono z myślą o wygodzie załogi. Przytulne fotele, nierażące w oczy oświetlenie, klimatyzacja. Ubrany byłem w specjalną, lekką i nie krępującą ruchów odzież. Było tak spokojnie i nagle cały urok prysł. Wygodny fotel przemienił się w rozpaloną patelnię. Runęła na nas lawina negatywnych impulsów. Aby operatorzy nie opuszczali miejsc, poleciłem im dalsze sprawdzanie. Meldują, że wszystko w porządku. Obsługa komputera donosi, że działa prawidłowo. Ale coś... Przecież rakietę mogli odpalić jacyś przestępcy. Nie zdołaliby. U nas towarzyszy temu strasznie skomplikowana procedura i w Stanach zapewne jest podobnie. Aby odpalić rakietę, muszą współpracować ze sobą 3 zespoły rozmieszczone w różnych terytorialnie punktach. Zakładano też, że w przypadku wojny jądrowej będą odpalone jednocześnie całe zespoły rakiet. Bo użycie jednej nic właściwie nie daje. To także brałem pod uwagę. Rozpoczynając dyżur, rozważałem sobie różne warianty. Byłem przygotowany na taki rozwój wydarzeń i intuicyjnie, powodując się nie tyle rozumem, co wyczuciem, uznałem, że to fałszywa informacja, więc zacząłem meldować, że nadzoruję zjawisko i w tym momencie znowu zawyła syrena. Drugi start, trzeci, czwarty, piąty. Następowały szybko. W ciągu 2 minut z tej samej bazy wystartowały kolejne 4 rakiety. Stopień prawdopodobieństwa 3, czyli najwyższy. Ja już... Na moim monitorze nie było już słowa start. Układ sam ocenił sytuację i przekazał sygnał o ataku rakietowym. Informacja pomknęła do jednostek rakiet strategicznych, gabinetu głowy państwa, ministra obrony, szefa sztabu generalnego. A ode mnie wyszło dementi. To fałszywa informacja. Sprawdzaliśmy działanie urządzeń naziemnych. Analizowaliśmy pracę satelity. Wszystko w porządku, bez zarzutu. Sprawdzane parametry w normie. Co się dzieje? Nie wiem. Istniało chyba 30 specjalnych procedur sprawdzających, które trzeba było kolejno zastosować, żeby móc wykluczyć ewentualny błąd komputera. Zrobiono to bez rezultatu. Po prostu cuda. Błyskawicznie pojawili się kierujący systemem, szef sztabu i główny inżynier. Co się stało? Skąd mogę wiedzieć? Stwierdziliście, że to błąd. Do ich przybycia upłynęło już ze 20 minut. Gdyby leciały rakiety, inne nasze satelity już by je namierzyły. Nie meldowano tego, więc było już wiadomo, że to fałszywy alarm i że, jak się później wyjaśniło, dobrze zrobiłem. Ale nie była to łatwa decyzja. Wprost przeciwnie. Przybyli dowódcy. Specjalna komisja ujawniła cały korowód braków. Najważniejszy był w komisji generał-pułkownik Jurij Wotynczew, który zaczął się mnie czepiać. Dlaczego w moim dzienniku dyżurów jest tak mało wpisów? Odpowiadam, wybaczcie generale, ale mam tylko 2 ręce. Gdy w jednej trzymałem słuchawkę telefoniczną, a w drugiej mikrofon, to czym miałem pisać? Tylko gdy na moment odłożyłem słuchawkę, mogłem coś zanotować. A dlaczego później nie uzupełniliście zapisów? To byłoby już dopisywanie, a za to grozi odpowiedzialność karna. Dziennik dyżurów musi być prowadzony w czasie ich trwania. Nie mam prawa nic dopisywać. No dobrze. Przyczepili się też do mnie w związku z satelitą, który ogłosił fałszywy alarm. Jego urządzenia wykrywające wyróżniały się najwyższą czułością i tego się czepili. Jaka jest czułość tego satelity, pytają mnie. A ja odpowiadam, po co mi to wiedzieć? Jako dyżurnemu operacyjnemu taka wiedza nie jest mi potrzebna. Czułość może obchodzić tylko specjalistów. Tego właśnie w wojsku nie lubię, że w każdym przypadku trzeba nawet na siłę znaleźć kogoś winnego i ukarać. Komisja popracowała i nic nie wykryli. Przyczynę awarii ustalono dopiero pół roku później. Był jeden taki młody teoretyk, prawdziwie łebski chłopak. Zajął się tym problemem i stwierdził, że Ziemia, mówiąc najprościej, może dawać w podczerwieni mylące satelitę refleksy świetlne i że nam przydarzył się właśnie taki przypadek. A na marginesie, do tego momentu nie było takich przypadków, ale później występowały tego rodzaju zjawiska, lecz wiedzieliśmy już, kiedy mogą wystąpić i podejmowaliśmy odpowiednie kroki. I do koszmarnych pomyłek już nie dochodziło. Wszystko to stanowiło wielką tajemnicę i starałem się o niej jak najszybciej zapomnieć. Moja żona o całym tym incydencie dowiedziała się dopiero 10 lat później, gdy ukazał się w Prawdzie artykuł generała pułkownika Wotynczewa. Wymienił w nim moje nazwisko i nazwał mnie mądrym inżynierem, który prawidłowo ocenił sytuację. Dopiero wtedy dziennikarze podchwycili ten temat. Cały ten incydent miał miejsce w 1983 roku, a dokładnie rok później obchodziłem 45. urodziny. Służbę wojskową zakończyłem w stopniu podpułkownika, o czym świadczą te dwie gwiazdki na pagonach. Odszedłem do rezerwy. Zaproponowano mi stanowisko starszego inżyniera w dziale głównego konstruktora placówki naukowej. Pracowałem tam 9 lat. Od 85 do 94 roku, gdy ją rozwiązano. A z żoną przeżyliśmy razem 33 lata. Zdrowa była tylko przez pierwsze 3, przez pozostałe chorowała, guz mózgu. Później po pogrzebie przyszła samotność. Wcześniej miałem jakiś cel. Opiekowałem się żoną, byłem wciąż zajęty. W finansowym krachu, który ogarnął Rosję, straciłem wszystko. Oszczędności przepadły. A na początku nie waloryzowano emerytur. Ceny pofrunęły na kosmiczną wysokość, a emerytur nie waloryzowano. Było naprawdę ciężko, więc trochę dorabiałem. W roku 1998 dorabiałem w Moskwie na budowie jako dyrektor nocnej zmiany, czyli nocny stróż na budowie. Latem nie było to nawet takie złe, ale praca okazała się niebezpieczna. Dlaczego? Ano dlatego, że pracowało tam wielu... Na czarno? Tak, właśnie. Trzeba dodać, że mieszkali oni na budowie w upodlających warunkach. Co dzień pili wódkę, a pustymi butelkami starali się trafić w stróża. Po rozpadzie Związku Radzieckiego nasz ośrodek dowodzenia nadal istniał, ale przestano go finansować. Oficerowie mdleli z głodu. W stanowiącym zaplecze naszej bazy miasteczku wojskowym nie było wolnych miejsc pracy. Ci, których żony już wcześniej pracowały, żyli nieco lepiej, a pozostali, jak wszyscy bezrobotni. Ale ludzie z zespołu operacyjnego przychodzili na dyżury, zmieniali się na nich. Na wielu stanowiskach nieobecnych żołnierzy zastępowały kobiety, żony oficerów. Tak więc zespół operacyjny nadal pełnił dyżury, ale załogi pozostałych nikt nie zdołałby zmusić, aby przychodziła do pracy. A przecież, Boże Święty, cały ten obiekt był jednym z ogniw narodowego systemu bezpieczeństwa. Nie było, nie istniało nic ważniejszego. Armia to armia. To przecież pierwsza linia obrony kraju. Czy można ją tak traktować? Nie mieściło mi się to w głowie. A nasz prezydent, co on sobie myśli? Jeśli w ogóle myśli. A jeśli tak, to o czym? No cóż, nic mu do tego. Wywalczył sobie władzę i to wszystko. Szczerze mówiąc, tego prezydenta trudno było szanować. Autor notatki w moskiewskich, rosyjskich wieściach pisał: echo sensacji, międzynarodowy spisek wokół Pietrowa. A co to za spisek? Podążam śladami sensacji. Zainspirował mnie list skierowany do prezydenta Rosji przez Irene Smith z miejscowości Barking pod Londynem. Wstrząśnięta bohaterskim czynem radzieckiego podpułkownika Stanisława Pietrowa, dokonanym w czasach zimnej wojny, podzieliła się z głową państwa swoimi propozycjami, jak uhonorować człowieka, który ocalił świat od wojny jądrowej. Cała notatka napisana w ironicznym, zjadliwym tonie. Od tej kobiety, Irene Smith, nic nie dostałem. Nie napisała nawet do mnie, tylko do obu prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Nasz prezydent skierował list do resortu obrony, a resort obrony do swojego odpowiedniego funkcyjnego. Irene Smith przestraszyła ich, że trzeba mi udzielić jakiejś pomocy, a oni w Ministerstwie Obrony, tacy biedni, okropnie się przestraszyli, a potem uznali, że nie było przecież czego. Zagraniczni dziennikarze pomogą. Mam wrażenie, że naszych dziennikarzy do mnie nie dopuszczano, dlatego że twórcy naszego systemu ostrzegania byli jeszcze na świeczniku i mieli potężną siłę przebicia. Jest organizacja, która nazywa się Stowarzyszenie Obywateli Świata. Jej siedziba znajduje się w San Francisco. To oni nazwali mnie bohaterem naszych czasów. Szczerze mówiąc, bardzo mnie to krępuje. Nie uważam bowiem, że dokonałem czegoś nadzwyczajnego. Wykonałem swój obowiązek. Proszę zrozumieć, to do mnie należało. Byłem zobowiązany robić swoje. Mogę tylko powiedzieć, że chyba wtedy znalazłem się we właściwym czasie, na właściwym miejscu. A marzenia? Czy ja wiem? Chyba nie mam jakichś szczególnych marzeń. Jedynie jakieś drobiazgi. Kiedyś żartem powiedziałem do syna: wiesz, o czym marzę w głębi duszy? O czym? Zapytał. O dobrej pralce. Miałem już dość prania w starej, bo to była ciężka praca. I marzenie się spełniło. Kupiliśmy porządną, automatyczną pralkę. W ciągu 3 dni wypraliśmy cały zapas brudów. Potem chodziliśmy po mieszkaniu i szukaliśmy, co by tu jeszcze wyprać. Nigdy nie byłem w górach i nigdy ich nie widziałem, a bardzo chciałbym je zobaczyć. Nie lubię tłumów, kiedy to inni depczą po piętach. Chciałbym tak najzwyczajniej pobyć w górach sam. Jestem zapewne bardziej pesymistą niż optymistą, gdyż niewiele miałem w życiu powodów do radości.